Komenda Główna Policji Warszawa, ulica Puławska. Nie jeden rzeźmieszek tutaj musiał się zmierzyć z okiem sprawiedliwości. I jest człowiek, który sprawiedliwość ma wypisaną na twarzy, czyli Cezary Żak, a właściwie Chudy. Chudy, Chudziszewski. Chudy, Chudy, Tadek. Tadek, Tadzio, nasz Tadzio. Zachowajcie spokój. No i co teraz? Nie wiem. Stanąłem na wylotówce w Warszawie i zatrzymywałem samochody. Co było dla mnie wielką atrakcją. Ale oczywiście. No bo pierwszy raz w życiu z lizakiem. Halt! Rozumiesz? I wszyscy po hamulcach. Ja mówię, zaraz, panie Czarku, ale chwila, to co, że co? Ja mówię, tak, teraz ja. Świeci się? Panie poruczniku, świeci się czy nie świeci się? Panie poruczniku, pan może zobaczyć, czy się świeci? Ja uważam, że się świeci. Świeci, nie świeci. A wystawiłeś mandat? Nie. Ja jestem dobrym komisarzem. A był jeszcze jakiś zły glina obok? Bo to wiesz, zawsze jest dobry glina i zły glina, no. Był Marianek, on jest złym gliną. Kuchnij pan. No jak? Czysty. Pan kuchnie mi. Miód! Jeszcze pan kuchnie. Jeszcze raz? Jeżeli będzie trzeźwy, to może pouczymy. Może nie trzeźwy. Jak? Jednak, trzeźwy. Móc wreszcie mieć władzę w rękach, tak fizycznie. No właśnie, poczułem, jak to jest naprawdę, wiesz. A jak ty jeździsz? Jak ty jeździsz? Nogi szerzej. Piłem, ale tylko herbatę! Każdy jest przerażony. O, to pan. To od razu odbierało trochę ten autorytet? No. Ja lubię policję. Wiesz, a od kiedy zacząłem grać tego Chudziszewskiego, to ich bardzo lubię. Bo to jednak jest swego rodzaju rola, że wiesz, że radiowóz się zepsuje, że ten, że ta suszarka, prawda, czyli nie że nie zadziała, będzie wypaczała wynik. Bo wiesz, że przeważnie one nie działają. Nie? Nie, oni mają tylko tam przyciśnięte tak, że o, ten jechał 84 tak mniej więcej, a ten tam 100... Możemy tego mówić oficjalnie. Jak? Nie, co? Nie, to się wytnie, to w ogóle nie wierzcie, tak jak nie wierzcie to, co się dzieje na ekranie, to jest tylko bajka. Oczywiście, życie to bajka.